Przez 2 dni na terenie Zamku Dzikowskiego można było poczuć klimat Japonii, a to dzięki Stowarzyszeniu Katana Starnobrzega, które już po raz drugi zorganizowało Dni Kultury Japońskiej. Po raz drugi, bo pierwszy zdecydowanie należał do udanych. Mieszkańców miasta udało się zainteresować Japonią oraz jej tradycjami i zwyczajami. I tym razem zainteresowanie było duże, co nie dziwi, ponieważ zaprezentowano każdy aspekt życia w Japonii oraz to, co dla jej kultury jest najbardziej charakterystyczne. Na tę okazję sprowadziliśmy nowe grupy. I to były grupy z Lublina, grupy z Krakowa. Jest to bardzo znana szkoła walki Katori Shintoryu. Walka mieczem samurajskim w zbroi. Jest to nietypowa walka, ponieważ zbroja jest wojownik opancerzony, jednak są słabe punkty. I ta szkoła właśnie mówi na ten temat, gdzie i jak uderzyć. Również mieliśmy tutaj origami, kaligrafia, bo samuraje musieli umieć czytać i pisać. Jak również przybyła do nas grupa, to się nazywa Miłośnicy Broni Czarnoprochowej, zaprezentowali nam broń palną z tego okresu, czyli muszkiety różnego rodzaju, czyli kapiszonowe, skałkowe, kolty, nawet mieliśmy kolty, czyli takie na Dzikim Zachodzie, co są prawda, można było sobie dotknąć, zobaczyć, strzelić. Mamy tutaj budowlę, czyli repliki w skali i są to budowle, które powstały na podstawie zdjęcia, więc to są bardzo wiarygodne repliki świątyń. Trzeci najemny oddział piechoty japońskiej to grupa rekonstrukcji historycznej, która odtwarza okres w historii Japonii nazywany Sengoku, czyli przełom wieku XV i XVI. Ta grupa pokazała, jak wygląda japońska zbroja. Jak widać, japońska zbroja jest wykonana inaczej niż europejska. Elementy na przykład chroniące rękę są w zasadzie zrobione z jednej takiej długiej rękawicy, która jest zakładana i wiązana pod zbroją. Napierśnik jest, akurat ten element jest podobny do europejskich, jednak głównie japońskie zbroje były robione po prostu z pasów, które były ze sobą znitowane lub powiązane sznurkami, tak jak ma to na przykład miejsce przy naramiennikach. No i można było rzeczywiście przy bogatszych zbrojach wiązało się więcej, dużo więcej sznurów, ponieważ bogatszych na to było stać. Natomiast inni po prostu preferowali bardziej to użytkowo, tam gdzie po prostu sznury musiały być, to były, a gdzie ich nie trzeba było, no to żeby nie trzeba było zbroi naprawiać zbyt często. Zamek Dzikowski odwiedziła również współczesna szkoła sztuk wojennych samurai, która zaprezentowała zbroję i broń samurajską. Jest to zbroja samurajska, jak widzicie, duży. I na udzie pisze mały. Według słów japońskich i przysłów, jeśli mamy duże i małe rzeczy, to znaczy mamy wszystko. Przed chwilą była inscenizacja bitwy, pozorowana taka, ale bitwa była mądra, ponieważ nie zginęli wszyscy ludzie, tylko dogadali mi się, że reprezentowali najlepsi wojownicy. I akurat mój oddział wygrał bitwę, zwyciężył mój wojownik. Samuraje walczyli różnymi broniami, przede wszystkim posługiwali się mieczami. Miecz jest 4 rodzaje takich podstawowych. Ten miecz tutaj to jest tachi, ten największy. Tu mam katanę, krótszy miecz, od katany jest wakizashi. I jest tanto, jest nóż. I samuraj nosił 3 miecze przy sobie. Walczył w zasadzie jednym, ale jeśli miał już taki status samuraja, to nosił ten drugi miecz. Nie walczył 2. Był tylko jedyny szermierz w historii Musashi Miyamoto, który akurat mówił, że szkoda umrzeć w walce, mając przy sobie przy pasie 2 miecze, a walcząc 1. Oprócz tego mieszkańcy Tarnobrzega poznali tajniki ceramiki japońskiej oraz zobaczyli typowe kobiece ozdoby do włosów. Pokazano również, jak wyplatano sznury. To są kanzashi, tradycyjne japońskie ozdoby do włosów. W XVII wieku Japonii one dopiero zaczęły powstawać, tak zwane hane kanzashi, i były wykonywane głównie za pomocą jedwabiu oraz kleju różowego. To drewniane urządzenie nazywa się marudai i służy ono do wyplatania sznurków. Służy obecnie nadal, ponieważ jest to tradycyjna technika wyplatania sznurków różnego typu w Japonii.
Kiedyś wcześniej przede wszystkim służyły one do zbroi, czyli te sznury, które używane są do przewiązywania zbroi, do mocowania. Również były wyplatane tą techniką, także sznurek przytrzymający katanę samurajowi. Nie mogło zabraknąć również nauki origami oraz sztuki kaligrafii. Okazuje się, że najtrudniejsze w niej jest opanowanie pisarskiego narzędzia. To, co jest trudne w kaligrafii japońskiej czy azjatyckiej, to opanowanie narzędzia, bo tylko to jest tak naprawdę największym kłopotem. Jeśli przeskoczy się efekt narzędzia, wtedy całość nabiera polotu. Poza tym to jest to, co zawsze powtarzam ludziom, że żeby robić kaligrafię mistrza, trzeba być mistrzem, ale wcale nie oznacza, że trzeba być mistrzem kaligrafii. Mistrz w pieleniu ogrodu czy robieniu żywopłotów, jak zrobi swój podpis, to też to będzie kaligrafia mistrza. Ciekawym jest, że każdy stworzony dokument posiada nietypowy podpis właściciela. Hanko, czyli podpis, to taka pieczątka, którą Azjaci podpisują się pod dokumentami, które stworzyli. Problem polega na tym, że jak każdy z podpisów, składa się z dużej ilości skomplikowanych znaczków. I żeby nie nosić ze sobą jakiegoś małego pędzla, jakiś tusz, to jest dość kłopotliwe. Już dawno temu wymyślono pieczęć, która zawiera te wszystkie znaczki. To jest pieczęć, którą spokojnie można było schować do sakiewki, później do kieszeni. Teraz się ją nosi w specjalnych futerałach. I to jest pieczęć, którą po prostu stempluje się. Mieszkańcy miasta, którzy obserwowali wszystkie pokazy walk oraz charakterystyczne dla Japonii przedmioty, zadawali specjalistom mnóstwo pytań. Przede wszystkim bardzo byli ciekawi, co to jest, do czego służy, no i przeznaczenie tego, prawda, czyli urządzenie takie, na przykład dam przykład, którym się rozgniatało ziarna do przygotowania potrawy, jest to protoplasta kastetu, który jest jako używane narzędzie w boju, więc bardzo byli zdziwieni. Na niektóry przedmiot mówili, że jest to młotek lub jakiś tam, prawda, przedmiot do dziubania. Okazuje się, że jest to świecznik. Świecznik, który jest używany do dzisiaj w szkołach walki. Dni Kultury Japońskiej będą miały kolejne edycje. Stowarzyszenie Katana Tarnobrzeg planuje również w przyszłym roku zorganizować wielką imprezę, na którą zaproszone będą armie z całego świata.